No będziemy się to przećwiczyć na tym przypadku, bo to jest przypadek, który na pewno nie może sobie iść z własnym torem, ponieważ jak na razie idzie błędem. Tak samo jest na przykład z wycinką drzew. Tak samo jak było tu przy lodówce królewskiej, tak samo może być w parku, że ktoś złoży wniosek o wycinkę drzew, iluś drzew, które mu będą kolidowały, i on dostanie tą decyzję, bo tam nie będzie żadnej ze strony postępowania, która będzie o tym wiedzieć, ponieważ jest to działka o nieustalonych właścicielu z miejsca pobytu, czy tam w ogóle nieustalonych. I on dostanie tą decyzję, tak samo ma wycinkę. A jednocześnie tutaj, powiedzmy, próbując w ten sposób przypilnować prawidłowości postępowania, moglibyśmy też wnioskować o to, żeby powstał plan taki punktowy. Miejscowy plan. To jest procedowanie jest bardzo długie. Tylko że tutaj niestety. Ale pytanie, czy na wykup w ogóle jest szansa tak jak. Niestety aktualnie te wnioski, bo już mieliśmy kilka takich o punktowe plany miejscowe są rozpatrywane odmownie w związku z procedowanym studium kierunków zagospodarowania i tak dalej. Póki ono jest procedowane, to żadne miejscowe plany nie są na tym terenie nowe wszczynane. Ja bym tutaj w tej sprawie wnioskował takie może większe zwrócenie uwagi społeczności tej lokalnej mieszkańców i 7 liceum na ten problem. Nawet ja z swojej strony mogę tutaj jako też nauczyciel 7 liceum zorganizować jakieś takie spotkanie czy z mieszkańcami z przedstawicielami 7 liceum. Ogólnie czuję się dość mocno ograniczone ze względu na to, że już z jednej strony powstało ogrodzenia przy blokach utrudniające kontakt z ulicą, a teraz powstały jeszcze 2 bloki. Nie staną. Nie mówmy tak. No, ale ja mówię, że są w planie. Natomiast to w jakiś sposób też ogranicza możliwości tak naprawdę dotarcia do szkoły. Tutaj już na tym etapie jest to odczuwane, jeżeli w ogóle takie są plany, więc ja bym wnioskował, żebyśmy tutaj takie spotkanie, które chociażby w wymiarze właśnie informacyjnym, gdzie nie wiem na ile to do świadomości społecznej lokalnie dodała ta informacja. Ja myślę, że straszna. Tak, że tutaj. Ale takie spotkanie już moglibyśmy zorganizować, jeżeli 7 liceum mogło być takim miejscem. Ja myślę, że też trzeba zainteresować środki miastowego przekazu, jak w jakimś zakresie to mogło być interesujące i też ci z Państwa, którzy byli związani z jakimiś organizacjami partyjnymi, też mogli, powiedzmy, w ten sposób spróbować zwrócić uwagę na problem, który się. Niewątpliwie trzeba to nagłośnić na wszystkie możliwe sposoby, łącznie z rozpakatowaniem w okolicy, żeby też zwykli ludzie, którzy nie czytają, nie słuchają, a wchodzą do klatki schodowej, żeby mogli coś takiego zobaczyć, co się tutaj święci. Możemy 800 uczniów ze szkoły wykonać, żeby jakieś wielkie wydarzenie tego naprawdę. No trzeba by to, trzeba bezwzględnie na się zastanowić nad tym naprawdę. Ja mam taki projekt, taki pismo, przykładu taki ulotnik jak na Biernackiego, czy gdzieś tam w okolicach, jak były takie propozycje zabudowy, to ja opracowałam sobie taki projekt i potem chodziłam od kamienicy do kamienicy i zostawiałam w skrzynkach albo na drzwiach naklejałam. Ja mogę coś takiego przekazać, żeby uczniowie... To jest informacyjnie, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jest tego typu sprawa. No, a różni ludzie mieszkają, więc mają różne powiązania być może, że to też coś da. Zbieranie podpisu pod poparcie pod wnioskiem o wykup tych działek byłby zasadny. Szanowni Państwo, myślę, że bardzo prosimy o różnego rodzaju pomysły. My na najbliższym zarządzie te pomysły wszystkie zgrupujemy i będziemy postanawiać, jaką tutaj przyjąć drogę, która będzie najlepsza. No, chciałbym zainteresowanie znaczy sposobem dotarcia do mieszkańców i są też wiadomości. Tak. Ale takie rzeczywiście spotkanie nas właśnie z tą pozycją, nie wiem, czy pisano dzieła architektury, czy do jakiego programu
No prezydenta myślę, że głównie. Może byłoby zasadne, zwłaszcza, że prezydent w parku A Pawlo niedawno był odsłaniał pomnik świętego Wincentego. Także myślę, nie powinno być łące. Nie widzę więcej zgłoszeń w sprawie odbioru. A właśnie. No to już, tak. Szanowni Państwo, dzisiaj byłem na miejscu.